To zdecydowanie nie są spokojne dni, jeśli chodzi o warunki atmosferyczne. Duże opady deszczu i silny wiatr powodują zagrożenie w wielu miejscach województwa śląskiego. Wzrasta poziom wód w rzekach, łamią się konary i całe drzewa. Dochodzi też do podtopień posesji, woda zalewa też jezdnie. W najbliższych dniach nie ma co liczyć na znaczącą poprawę pogody. Karolina Komada. Praktycznie był do poziomu tutaj tego schodu. Tyle było wody i ta woda była aż do końca. Zarówno dla pana Ryszarda, jak i jego sąsiadów intensywne opady deszczu od dłuższego czasu oznaczają jedno – strach o swój dom. I to była różnica, była 3 minut. 3 minut. Wjeżdżałem, to tu było sucho, tak jak teraz. Tylko woda płynęła tam. A wyjeżdżałem, to było 3 minuty różnicy i było tyle wody. Problem z wodą na tej ulicy występuje od 3 lat. Gdy przyszła nawałnica, spowodowało to podtopienie tych wszystkich tutaj budynków. Myśmy generalnie te 3 domki były w wodzie, czyli wszystkie pomieszczenia, które znajdują się poniżej gruntu, były zalane, czyli garaże plus pomieszczenia gospodarcze, podejścia od wewnątrz do budynków. Natomiast no, w tej chwili zaczyna to się systematycznie powtarzać. W całym województwie śląskim podobnych sytuacji jest więcej. Ziemia nie jest w stanie przyjąć wszystkich opadów, bo po opadach śniegu, a teraz deszczu jest już mocno nasiąknięta. Od dzisiaj rana Straż Pożarna w województwie śląskim odnotowała prawie 70 zdarzeń, głównie związanych z wypompowywaniem wody z zalanych jezdni, podtopionych posesji, niższych kondygnacji budynków, takich jak garaże, piwnice. Najwięcej tego typu zdarzeń odnotowali strażacy na północy województwa, w powiecie częstochowskim, mieście Częstochowa. Obfite deszcze doprowadziły do wzrostu poziomu wody w rzekach. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej najgorsza sytuacja jest na Brynicy wraz ze zbiornikiem Kozłowa Góra, gdzie odnotowano stan alarmowy. W innych miejscach w regionie, m.in. na Kłodnicy czy Przemszy, występują stany ostrzegawcze. Reżim koryt rzecznych jest w tej chwili całkowicie zachowany, więc nie prognozujemy na ten moment ryzyka w najbliższych godzinach, przynajmniej lokalnych, chociażby podtopień. Zachowane są również rezerwy powodziowe na zbiornikach, którymi administrują Wody Polskie. Jest to kilkanaście dużych obiektów hydrologicznych wielofunkcyjnych na terenie województw śląskiego i opolskiego. W gotowości do pracy jest także suchy zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny. Sytuacja jest nieustannie monitorowana, bo jak wynika z prognozy pogody, deszcze ustąpią dopiero za kilka dni. W najbliższych dniach to będzie podobnie wyglądało, zwłaszcza jutro, potem na środę i jeszcze w środę. Właśnie te opady deszczu i silny wiatr się jeszcze będą utrzymywały. Jutro te porywy troszkę może słabsze, do około 65 km na godzinę. Zmiana pogody szykuje się od czwartku. Wtedy właśnie ochłodzenie, no i opady śniegu nawet mogą się pojawić. Z tym, że no czwartek w ciągu dnia około 2 na plusie, więc gdy śnieg będzie padał, to no tak i tak się będzie topił. Z kolei na weekend synoptycy przewidują znaczne ocieplenie i wzrost temperatur do 14 stopni.